Piotr Jarosz i za chwilkę usłyszymy gong. Znaczy się pierwsza runda. Jeszcze będą porównania i Mateusz nam tu wszystkie liczby przeanalizuje przed rozpoczęciem pojedynku. Oj, przepraszam, pospieszyłem. Tak, więc zobaczmy, 3 cm wzrostu więcej ma Wiki. Waga oczywiście taka sama, zasięg to 2 cm, ale gracze Betwika w 71% typują, że wygra właśnie Jaroniewska. Pomimo doświadczenia Martirenti, tutaj trzeba zaznaczyć, że tu jest przewaga, jeśli chodzi o Martirenti. Ten staż jest zdecydowanie większy, tak jak już wspominał. O 9 minut. Tak, ale to są miesiące, miesiące przygotowań. Sędzią tego pojedynku jest Piotr Jarosz, a my za moment rozpoczniemy pierwszy i jedyny pojedynek pań podczas gali Fame 16. Jedziemy. Niebieski strój, oczywiście Martirenti, różowy to Wiktoria Jaroniewska. No i bardzo agresywnie zaczęła, jeszcze z odwrotnej pozycji, warto wspomnieć o tym. Kopnięcie, ono doszło do głowy. No tak, to była próba wysokiego kopnięcia okrężnego ze strony Martirenti. Zauważyłem, że Wiki z całej siły próbuje zadawać ten lewy potężny. Bardzo dobrze pracuje od pierwszych sekund nogami. Czy to kopnięcia frontalne, czy właśnie próba wysokiego kopnięcia ze strony Martirenti. Już delikatnie naruszona Martirenti właśnie tym ciosem. Dostała mocnego lewego od swojej przeciwniczki. Bardzo agresywnie Wiki zaczęła ten pojedynek, teraz Marta trafiła lewym prostym. I to jest już diametralna zmiana od tego, co widzieliśmy w pierwszej walce, bo tam walczyła na wstecznym biegu praktycznie cały pojedynek. Tutaj już od pierwszych sekund właśnie Wiki wywiera presję. No wszystko postawiła chyba na tego lewego cepa. Właśnie jakbym przewidział przyszłość. Widzimy, że oko już jest rozbite troszeczkę u Marty Rentel, ale musi właśnie być uważna te front kicki w jej wykonaniu. Tak, żongluje pozycją. Zwróćmy jeszcze uwagę, że przed chwilą walczył z Pistin Mańkuta. A teraz Jest to przygotowane na ten pojedynek, szuka prawej nogi cały czas Martirenti i coraz częściej też korzysta z niskich kopnięć, by zaangażować tam defensywę Wiki, a później postraszyć się wysokim kopnięciem. Pytanie, czy te kopnięcia ważą, bo przyjęła już najprawdopodobniej dwa i na razie nawet nie wzdrygnęła. No właśnie, i cały czas idzie do przodu Wiki, jakby w ogóle nie zrobiły wrażenia te ciosy. Natomiast no bardzo agresywnie rozpoczęła ten pojedynek Wiki. I tak jak mówię, no tutaj chyba jest jedyna technika na ten pojedynek. Lewy, lewy, prawy, z odwrotnej pozycji prawy, prawy, lewy. Ale zobaczcie, jak dystansuje lewą ręką, nawet rzucając ciosy w powietrze Martirenti, aby utrzymywać z dala od siebie Wiki. To jest pomysł na tę walkę, aby szukać tych akcji nożnych. Piękny prawy w wykonaniu Rentel, ale nie wiem, czy nie zmęczą jej te próby wysokich kopnięć, bo zadaje ich naprawdę bardzo dużo. Ale troszkę cofnęła się Wiki po tych dwóch udanych próbach. Oj, Superman. I dodatkowo te kopnięcia frontalne też robią swoją robotę. Widzieliśmy po tym ostatnim kopnięciu, po tej akcji Martirenti, błyskawicznie zgięła się gdzieś w pół, zrobiła krok wstecz Wiki. Ale myślę, że faktycznie mogą ją te kopnięcia zmęczyć, bo cały czas uderza nimi, proszę zobaczyć, po raz kolejny. No tak, one nie dochodzą, więc są męczące. Jest próba skrócenia dystansu, wejścia w clinch, także haczyła lewą nogą Wiki, a więc była pierwsza próba przeniesienia walki do parteru ze strony Wiktorii Jaroniewskiej. Piękny prawy Martirenti. Odpowiedziała na próbę uderzenia ze strony Wiki Martirenti, była to doskonała próba. To jest tam próba low kicka wewnętrznego. Natomiast myślę, że chyba Marti chciała kopnąć na górę i się rozmyśliła w ostatniej chwili. Znowu i kolejne kopnięcie, ale mamy... Przechwycone, naprawdę. Świetna akcja Wiki. Co ona teraz zrobi w parterze? Próbuje przejść pozycję. Próba przejść. Pięknie! A mamy 8 sekund do końca pojedynku. Ależ mocno ją obija. Nie skończy tej walki w pierwszej rundzie, natomiast naprawdę był to solidny akcent. Wyczekała akcję z przechwyceniem, poszła za tym kopnięciem właśnie Martirenti, przenosząc walkę do parteru. Świetnie, złapała tą nogę gdzieś tutaj na szyi, pchnęła do przodu, zrobiła ten ruch ciałem do przodu i tutaj do obalenia już naprawdę więcej nie potrzeba było. Zaraz Państwo zobaczą na powtórkach, jak to starcie wyglądało przez pierwsze 3 minuty, ale wnioski są następujące. Martirenti bije dużo częściej, za to Wiki bije dużo mocniej i pytanie, która z nich na przestrzeni 3 rund będzie w stanie odnieść większą korzyść. To jeśli zobaczymy te 3 rundy, bo mam wrażenie, że ten pojedynek nam się coraz bardziej będzie otwierał. Zobaczmy, to uderzenie, które mówiliśmy, było najpierw w ramię, następnie w głowę, ale te kopnięcia mimo wszystko mam wrażenie, że nie ważą zbyt wiele. Prawy overhand to też była akcja, na którą polowała Martirenti. Tutaj pięknie złapała tą
nogę i obaliła. Bardzo ładna akcja. Nie wiem, czy otrzymanie high kicka jest dobre do tego, żeby później obalać, ale to była dobra próba. Też w przypadku kobiet, gdzie ten cios no, nie robi tego, co kopnięcie mężczyzny, myślę, że fajna akcja. A to z tego względu, że oczywiście nogi kobiet, chociażby jeżeli chodzi o nogi czy o ręce, ważą mniej i ciężej jest o to, żebyśmy zobaczyli piękne, ciężkie, już w tej terminologii zostajemy, nokauty u kobiet w tych mniejszych wagach. Tak samo u mężczyzn, w mniejszych wagach zdecydowanie rzadziej widzimy piękne nokauty niż w wadze królewskiej. I oczywiście dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, przerwy w Fame ma trwają troszkę dłużej niż normalne przerwy. Półtorej minuty w każdej zawodowej gali jest to minuta. Ostatnie uwagi przekazane przez narożniki. Za moment rozpoczynamy starcie. Numer 2 klatka się już zamyka. Obie panie już gotowe. Więcej chyba znaków tego pojedynku na twarzy Marty Renty, a przygląda się temu wszystkiemu Marta Linkiewicz, już wspominana podczas dzisiejszej gali. Runda druga. Nie zmienia się. Nie zmienia się plan jednej i drugiej. Na presji próbuje walczyć Wiktoria Jaroniewska. Na wstecznym już teraz mocno spychana uderzeniem Marty Renty. Tak, pamiętam, że w poprzednich starciach Marta bardzo mocno odwracała głowę i tutaj, kiedy Vicky zaczęła w nią wbiegać, również zrobiła ten błąd. O, teraz Superman Punch! Ależ próba Marty Renty! Ale poszła za akcją. Superwoman! Poszła za akcją. Jeszcze tam doszły te dwa ciosy, lewy i prawy. Coraz więcej krwi na twarzy Marty. Słyszeliśmy podpowiedzi ze strony Norberta Daszkiewicza w narożniku Marty Renty. Zatrzymujesz ją tymi frontami. To jest pomysł na tę walkę, aby pracować właśnie frontalnymi kopnięciami i trzymać z dala, poza dystansem rywalkę. Ale zobaczcie, jakie krwawe walki nam się dwie tak zrobiły tutaj. Piękne uderzenie Rentel. Teraz oddaje Vicky lewy. Coraz bardziej pobijana Marty Renty. Przechwyt i pierwsze prowadzenie. Ale czy pójdzie do parteru Vicky? I znowu ominie gardę, będzie w postaci. Najpierw próbowała przechwycić nogę i wyciąć, potem po prostu ją popchnęła. Ważne, że skutecznie. To są złe, fatalne informacje dla Marty. I mamy dosiad, ależ banalne. Zobaczcie, ile jeszcze ma czasu właśnie Vicky na zakończenie tego pojedynku. To jest prawie 2 minuty na zegarze. To jest naprawdę mocny czas. To raczej będzie koniec tego starcia, bo zobaczmy Marty tak. Renty. Już widać, nawet nie ma siły, żeby ją z siebie zrzucić. I marka. Już za chwilę sędzia zakończy. Jeszcze kilka uderzeń. To będzie koniec tego pojedynku. 3, 2, 1. 1, 2, 3, ale tak, masz rację, to są kolejne trzecia komenda. Tak jest, koniec, tak jest. Wiktoria Jaroniewska po kolejnym przechwycie nogi obala, przechodzi pozycję i swoją kontrolą w parterze i ciosami kończy rywalkę. Ale i tak dał ogromną szansę sędzia Piotr Jarosz, on 3 razy.